Czołem ludzie, witajcie serdecznie, jestem Ryuk i witam was w odcinku z gry, która nazywa się Star Wars Battlefront. Jest to otwarta beta, która zaczęła się 8 października, jeżeli się nie mylę, w czwartek, a zakończona ma być 13 października, czyli we wtorek, bo została przedłużona o jeden dzień. No i dzisiaj zagramy sobie w tryb multiplayer, oczywiście, który jest dostępny. Są dostępne dwa tryby, czyli Drop Zone i Walker Assault. No i tak, zagramy w Drop Zona. Cóż, kilka słów o tej grze. Oczywiście wydawcą jest Electronic Arts, producentem DICE, z tym, że chyba nie jest to te samo DICE, które wyprodukowało Battlefieldy 4, 3 i nie wiem, co tam oni jeszcze zrobili, Bad Company, tylko to jest chyba DICE z Los Angeles. Także coś wyczytałem, że jest to w każdym razie pierwsza ich gra. Gra oczywiście działa na tym samym silniku co Battlefield 4, czyli Frostbite 3. Dobra, mecz się już zaczął. Tutaj możemy sobie wybrać karty, które mamy na ręce. To są takie, jakby to powiedzieć, no widzicie tutaj granat, tutaj mamy snajperkę i to jest Iron Shot, to jest taka modyfikacja, która do głównej broni, która jest, jakby to powiedzieć, piorunami strzela, nie wiem, w tarcze, droidy i inne pojazdy. Tutaj mamy te tarcze, te karty do odblokowania, potem jest jeszcze jump pack, właśnie tarcza taka osobista. No na razie mam tylko trzy rzeczy odblokowane, bo mam czwarty poziom, tutaj reszta jest od piątego poziomu. Także tak to wygląda. Oprócz tego mamy tutaj, jak widzicie, cztery karabiny. Wydaje mi się, że ich będzie więcej już w tej pełnej wersji gry. Ja gram sobie tym, największy damage, także całkiem spoko. No i co? Na razie nie możemy wyglądu postaci zmieniać. Także cóż, no pozostaniemy przy tym, co jest. No i zaczniemy. Tak, no i zrespić możemy się na partnerze. Możemy wystartować w dowolnym miejscu. I co jest fajne, możemy wziąć sobie, że tak powiem, te karty, które mamy na ręce, albo swoje tutaj, albo od partnera. Czasami opłaca się brać od partnera, bo mają lepsze. No i jeszcze w samej grze możemy po każdej śmierci wybrać sobie właściwie broń, którą gramy, więc całkiem spoko to jest. Zrespimy się na partnerze i zobaczymy, co uda się tutaj zrobić. Gra moim zdaniem ma oprawę graficzną i w ogóle audiowizualną, wow, niesamowitą. Dostał w łapę. Boże, w łepetynę. Fajna rzecz, nie ma tutaj amunicji. Te bronie tylko się... Wow! One się tylko przegrzewają, ale nie brakuje do niej amunicji nigdy, do tej broni, także to jest całkiem spoczko. No i tak jak mówiłem, po prostu oprawa audiowizualna jest fantastyczna po prostu. Się wrócimy, bo coś tutaj się działo ciekawego. O kurde, o, z tyłu dostałem. Ech, skupiłem się na tym z przodu i dostałem z tyłu. Znając życie jak grałem sobie sam, to szło mi całkiem nieźle. O, raz lepiej, raz gorzej. A tu, znając życie, skończę wynik. 0 do 10 będzie mój wynik, tak. Nie respimy się na partnerze, bo on coś tutaj ma jakieś problemy. Wow. Dobra, zdrowie, co fajne, odnawia się, jak widzicie, teraz taki jakby boost i tam mamy kogoś. Ach, nie trafiłem niestety z tej snajperki. Ta snajperka potrafi zdjąć tak porządnie na jeden strzał, także jest naprawdę mocna. Kurde.
Kurde, zostało mu tak niewiele hapsa. Idziemy tam oczywiście, bo... Nie wiem, czy ktoś go zabił, czy... Ciężko powiedzieć, nie widzę go już tu. Tam siedzi ktoś. Spróbujemy sobie strzelić do niego ze snajperki. Dostał pięknie. Ja tu jakieś punkty za comeback dostałem. Ta snajperka jest jednostrzałowa i po jakimś czasie można ją... Co? Co mu się stało? Biegnie następny. No niestety, ale mi padł. O, nawet nie. Ach, nawet nie doleciały. Dostał. Nieźle. O czymś zacząłem mówić i niestety, ale się zgubiłem. W każdym razie tu trzeba pomóc. Poda. Ach, niewiele zabrakło. Kurde. Dobra, rzucimy tam granat i... Dostał. Dostał kolejny, całkiem fajnie. Jeszcze jeden tam był. Och, dwóch jest, to już... Niestety nie mam szans. Ach, nie zdążyło mi się życie naładować. No ale jest dobrze, 4-4, także... fajna sprawa, te rundy tutaj są bardzo szybkie takie. Ile to trwa, kurczę? 10 minut chyba jedna runda trwa. Oj, coś tutaj się dzieje, ktoś tam był. Wow, 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 wow. No niestety. Tak. Ha! Jedna runda trwa, słuchajcie, 10 minut, ale... Do 5 przejętych podów, także trwa to naprawdę dosyć szybko. I to jest fajne. Moje takie pierwsze wrażenia z tej gry to, że jest mniej taktyczna od Battlefielda. Jest taką, można powiedzieć, naparzanką. Ale nie jest to taka bezmyślna naparzanka też. Jest łatwa w odbiorze ta gra i po prostu wchodzi się i wiadomo, co trzeba robić, że bierzesz broń, idziesz i strzelasz do przeciwników. No tylko wkurzające jest to, że od czasu do czasu takie ściny łapie ta gra. Chodzi ładnie, płynnie w 60 klatkach, ale od czasu do czasu takie ściny łapie. Możliwe, że dlatego właśnie została przedłużona ta beta. Dobra, teraz gramy Imperium. Także, no cóż, można zaprosić przyjaciół jeszcze. A, no cóż więcej powiedzieć, no czysta przyjemność z grania tutaj jest taka. Troszkę szkoda, że nie będzie jakiejś takiej trybu single player, nie będzie takiego pełnoprawnego, nie wiem, z jakąś kampanią, z jakąś historią, że nie będzie trybu jednoosobowego. Będzie tylko jakieś takie... no, gra skupia się na multi, tak jak to w Battlefieldach bywa. Kurde. No ale te Battlefieldy zawsze tam jakiś tryb single miały w sobie i właściwie dwójka chyba nie miała, Battlefield 2 chyba nie miał żadnego trybu. O Jezu, to się przykleja, nie zauważyłem kompletnie. Dobra, mniejsza o to. Także szkoda, że nie będzie trybu dla pojedynczego gracza, bo no, myślę, że mógłby być ciekawy w tym uniwersum. No, wydaje mi się, że
plusem tej gry to jest właśnie uniwersum Gwiezdnych Wojen. Ale dostał, kurde, z granata akurat. Granatu. No, właśnie tam, że... Przecież wiem, że potrafisz tam wejść. Kill assist. O, tak właśnie prezentują się jetpacki, można powiedzieć, inaczej to się nie może nazwać. Dostał. Nie wiem, gdzie tu się spodziewać nadbiegających. O, ależ niewiele zabrakło, 7 HP mu zostało, kurde. Byłem tak blisko, a tak daleko. Tak blisko, a tak daleko. No cóż. Sam nie wiem, czy warto zakupić pełną wersję. Zastanawiam się nad tym. Czy sprawić sobie tą pełną wersję, czy nie. Szczerze powiedziawszy... Dostał. Szczerze powiedziawszy, to... Nie myślałem o tym, żeby w ogóle kupować tą grę, ale po tej otwartej becie coraz bardziej zaczynam myśleć o tym, żeby jednak... Aj, chciałem uciec, a nie zdołałem. Coraz bardziej myślę o tym, czy jednak nie warto kupić tej gry. Podoba mi się, po prostu mi się... O, ty, co ty tu robisz? Halo? Ach, no kurde, zrespili się za mną. Bez sensu trochę. No ja się zrespiłem za nim, a on się zrespił za mną. Dostał. Kurde. To było niezłe. O Jezu. Uff, znowu zabrakło po prostu jednego strzału, żeby go zdjąć. Ile to już jest? Ła, 2,6, no nie, no muszę się wziąć w garść. Muszę się wziąć w garść i popracować trochę nad wynikiem. Biegnę z tej strony tym razem. Dostał. Nikogo tu nie było. Na wszelki wypadek rzucić. Oj, tu ktoś idzie. Dostał. Ach. Żeby nie ten jego jetpack, to może by co z tego było. Idziemy dalej. A, swoją drogą tu jest tryb trzecioosobowy, ale jeszcze nie doszedłem do tego, jak go załączyć. Chwila, może pogrzebiemy w opcjach i znajdziemy to. Tu jest C, tak? Pod C? Ha, jest. Widzicie, można grać z widokiem z zapleców postaci, a można grać po prostu z widokiem pierwszoosobowym. Ja chyba, szczerze powiedziawszy, wolę grać z pierwszoosobowym widokiem. Ach! Zabiliśmy się nawzajem. Strzał za strzał. Niestety, kurde, ktoś... Coś słabo przejmujemy te pody. Widzę, że jest... No, ty gnoju, ze snajpereczki mnie chciałeś? Nie ma tak łatwo, nie ma tak łatwo. Ktoś mnie goni chyba. Mam nadzieję, że mi pomogą.
Dobra, sprawdzę, czy z tyłu się coś nie dzieje. Nie dzieje się nic. Dostał. Tu nie ma co siedzieć gdziekolwiek w jakich krzakach czy coś. Kill assist, ok. Ach, no niestety zdjął mnie, ale kolejny kill assist. Także spoko. Nie ma siedzieć w krzakach. Tu nie ma krzaków, od tego trzeba zacząć. Ta mapka jest niewielkich rozmiarów. Niewielkich rozmiarów, ale mapka w drugim trybie, w którym są pojazdy, jest dużo, dużo większa. A co wy tu gnoje robicie? Ach! Nie to kliknąłem, co trzeba. No dobra. Ile tam mamy? 60, słabo. No, w tamtej bitwie mi lepiej poszło. Dobra, przegraliśmy tego poda. I już słabo jest, bo jest... Jeden, trzy, dobra, biegnę. Od razu mniej więcej... No właśnie, bo już ktoś go przejmuje. Ożeż ty w plecy, kurde. Zaszli mnie od tyłu. O, to było słabe miejsce do zrespienia się, niestety. To było słabe miejsce. Czasami nie warto się respić na swoim partnerze. Bo mimo, że rzuca gdzieś tam w wir akcji, to można szybko i łatwo zginąć. Dobra. Spróbujemy podejść tu w jakieś takie miejsce, żeby... Może ze snajperki jakiś... Ładnie. Dobra, zdupiamy, bo za dużo ich tam było. A właściwie tu moi są, to można... Można coś spróbować pograć. Ale tu ktoś też jest. Dobra, dostał. Huch. Ach, no to już niestety się nie udało. 7-13, ale dostaję w dupsko. Niesamowite. Dobra, gdzie jesteśmy? Gdzie jesteśmy? O, czas upłynął, ale został jeszcze jeden pod. Gdzie on jest? Tam jest. Okej. Okay. Kompletnie go nie zauważyłem. No i jeszcze od tyłu flery dostałem. No, ktoś się tu znęca nad... No i niestety przegrana. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle z samego pokazania rozgrywki. No, o swoich odczuciach co nieco już powiedziałem. Moim zdaniem sam ten tryb Drop Zone jest całkiem fajny. No, jest to szybka, bardzo szybka rozgrywka, w której właściwie nie trzeba uważać na to, że a, skończy mi się amunicja, coś tego. Nie, no jest naprawdę, jest przyjemna rozgrywka. Wszystko dzieje się szybko, ale nie jest jakiś super, hiper zwariowane tempo. Nie wiem, no graficznie moim zdaniem ta gra powala, dźwiękowo również, wspaniała muzyka nam towarzyszy podczas rozgrywki i w menu, no i dźwięki są fajne bardzo. No zobaczymy, jak będzie się przedstawiała reszta tych trybów, w które jeszcze nie było możliwości zagrać.
Cóż, no, brakuje mi jedynie tego, że ten tryb single player będzie taki, jaki będzie, będą to tylko takie misje. Tutaj mamy jakiś trening, tutaj jakaś bitwa. Graj przeciwko przyjaciołom albo sztucznej inteligencji, a tu jest survival, single albo kooperacja, w której musimy przetrwać falę przeciwników. No, także no, taki single player to troszeczkę jest słaby, no ale wydaje mi się, że multiplayer będzie ciekawy. No i co? Sam fakt tego, że gra w uniwersum Star Wars, która tak świetnie wygląda, to już jest ogromny plus. No i podobno będzie można zagrać tymi takimi najważniejszymi postaciami z Gwiezdnych Wojen, czyli Luke'em Skywalkerem, Vaderem, no i tam jeszcze kilkoma innymi postaciami. Także całkiem spoko. Dobra, słuchajcie, to chyba było na tyle takiego pierwszego wrażenia. Może uda mi się jeszcze nagrać drugi odcinek z tego trybu Walker Assault, ale no, zobaczymy. Póki co takie pierwsze wrażenie. Mam nadzieję, że wam się podobało. No i widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć.